Witam serdecznie dzisiaj o poranku. Złoto, w końcu krótka pozycja. Czy coś z tego będzie? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i lajkowania wpisów. Jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lipcowej, która startuje już za tydzień. Zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie Państwo otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej, na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, nawet na Bitcoinie, bez względu na to, czy jest hossa pessa, inflacja, deflacja, kryzysy, krachy, czy też wszystkie inne wydarzenia rynkowe, które się czasem dzieją. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Złoto, w końcu krótka pozycja. Czy coś z tego będzie? Wydarzenia ostatnich dni i godzin warto także przeanalizować na rynku surowcowym z innego punktu widzenia, o których za chwilę będę mówił, czyli o tym, jak pozycjonują się duzi gracze teraz na rynku złota, bo o tym metalu będziemy teraz szczególnie dużo mówić. Ale na samym początku zwróćmy uwagę na wykres bardzo długoterminowy, co tutaj się dzieje teraz na rynku złota i widzimy, że zbliżamy się już do wsparcia 1680, gdzie mamy linię szyi dwuletniej formacji szczytowej i gdyby doszło do przełamania poziomu 1680, to formacja, która powstanie, będzie straszyła tych wszystkich, którzy mają długie pozycje, powinna zdynamizować i napędzić jeszcze tendencję spadkową. Będzie oznaczała oczywiście, że rynek surowcowy dyskontuje recesję w światowej gospodarce i oczywiście z technicznego punktu widzenia będzie szansa nawet na ruch w okolice 1100-1200 dolarów w perspektywie oczywiście średnio co najmniej terminowej, ponieważ formacja, która się pojawi, będzie miała charakter długoterminowy, więc w takim długim terminie raczej trzeba będzie rozważać tendencję, która się prawdopodobnie pojawi. Jeżeli oczywiście zostanie złamany ten poziom 1680, bo jeszcze raz przypominam, 1680 dolarów to jest kluczowy teraz poziom, punkt odniesienia. Na to teraz patrzymy i widzimy, że w ostatnich godzinach złoto jakoś nie ma zamiaru, nie ma siły do tego, żeby jakoś mocniej odbić od tych wsparć całej strefy 1680-1700 dolarów. Kiedy popatrzymy na wykresy takie bardziej średnioterminowe ceny złota, to widzimy także, że dolne ograniczenie takiego kilkumiesięcznego kanału spadkowego także zaczyna wzmacniać, już potwierdza wsparcia w rejonie 1680, czyli analiza techniczna z kilku innych poziomów także wspiera znaczenie wsparć, o których przed chwilą powiedziałem, więc przed rynkiem ważna decyzja, co się będzie dalej działo i jak to interpretować w sytuacji, kiedy doszłoby rzeczywiście do przełamania takich kluczowych i bardzo istotnych poziomów. A krótkoterminowa perspektywa, widzimy, że każdy potencjalne wzrostowe odbicie jest szybko tłumione, więc podaż narasta i tutaj rynek raczej nastawia się rzeczywiście na spadki niż na wzrosty. Ale dlaczego ten tytuł tego wpisu jest taki, że złoto w końcu krótka pozycja? Czy coś z tego będzie? Ponieważ okazało się, że ci zarządzający pieniędzmi, zarządzający aktywami mają pierwszą od 3 lat netto krótką pozycję na złocie. Widzicie Państwo na wykresie tutaj, jak ci zarządzający mieli pozycję, jaką, kiedy odwracali, kiedy posiadali netto długą pozycję, kiedy krótką pozycję. I na przestrzeni ostatnich 3 lat dominowała zdecydowanie długa pozycja. I dopiero teraz, pierwszy raz od 2019 roku, krótka pozycja stała się faktem. Netto oczywiście krótka pozycja, czyli ilość pozycji ogółem jest pod względem na rynku futures, jeżeli popatrzymy, weźmiemy pod uwagę ten dział dotyczący struktury rynku, to ci zarządzający kapitałem, oni właśnie mają krótką pozycję i zobaczymy, jak dalej będzie się rozwijała ta struktura tych pozycji, ponieważ no, jeżeli będzie narastała krótka pozycja netto, to oczywiście zwiększy się zdecydowanie prawdopodobieństwo pogłębienia tendencji spadkowej. No i zobaczymy, jak będzie się kształtowała ta netto pozycja wartościowo względem oczywiście poziomów minimalnych z 2018 roku, kiedy rynek ostatnio dyskontował spowolnienie gospodarcze w takiej naturalnej formie, a nie w formie oczywiście recesyjnej, jak to miało miejsce w 2020 roku, kiedy rynek złota praktycznie nie zareagował na to, co się działo w sferze realnej gospodarki. Zobaczymy, co się dalej wydarzy. Natomiast no, fakt jest taki, że pierwszy raz od 3 lat ci, którzy zarządzają pieniędzmi, mają krótką netto pozycję na rynku złota. No i zobaczymy, czy coś z tego będzie
ponieważ no, jeżeli rzeczywiście trafna okaże się ta decyzja, to ci, którzy teoretycznie powinni mieć większą wiedzę, będą mogli liczyć przede wszystkim na to, że te wsparcia, o których przed chwilą powiedziałem, zostaną przełamane, a to da potencjał do tego, żeby wygenerować naprawdę spory ruch na rynku złota i żeby po prostu spekulacyjnie na tym zarobić. Jestem bardzo ciekawy, czy ci, którzy zarządzają kapitałami, podejmują trafną decyzję, po pierwsze redukując długą pozycję i na przestrzeni ostatnich dni przechodząc w krótką netto pozycję na rynku złota. Chciałbym teraz przedstawić Państwu kilka ciekawych wykresów pokazujących, jaka jest korelacja między złotem a różnymi innymi instrumentami finansowymi i w tym wypadku powiązanie między złotem a srebrem. Ta korelacja wynosi +0,64 i jest naprawdę silna i widzicie, drodzy Państwo, że na przestrzeni ostatnich 6 lat zawsze, za każdym razem jest to dodatnia korelacja, co oznacza, że jeżeli złoto będzie spadać, to cena srebra także będzie spadać, a jeżeli złoto będzie rosnąć, to także srebro będzie rosnąć. Następna korelacja to jest między złotem a euro-dolarem. Także generalnie na przestrzeni ostatnich 6 lat dominuje długa dodatnia korelacja i wynosi ona obecnie +0,67, co oznacza, że jeżeli złoto będzie spadać, to euro-dolar także będzie spadać, a jeżeli euro-dolar będzie rosnąć, to prawdopodobnie złoto także będzie rosnąć. Warto na to także zwrócić uwagę. Mamy bardzo wyraźnie ujemną i silną korelację między zachowaniem złota a parą dolar do Kanady. Generalnie jest ona ujemna. Dominuje oczywiście nawet w pozycji silnej ta korelacja, co oznacza, że jeżeli złoto będzie spadać, to prawdopodobnie para dolar do Kanady będzie rosnąć. A jeżeli złoto będzie rosnąć, to prawdopodobnie para dolar do Kanady będzie spadać. Tak należy to interpretować. I zobaczycie Państwo, że na przestrzeni tych korelacji, które teraz będą przedstawiane, to właśnie jest najsilniejsza ta korelacja właśnie względem pary dolar do Kanady. To pokazuje, że Kanadyjczyk jest naprawdę walutą surowcową i warto ją tak rozpatrywać. Teraz ciekawe powiązanie między zachowaniem złota a indeksem WIG20 naszych największych spółek. I tutaj jest miks sygnałów, czasami dodatnia jest ta korelacja, ta czasami jest ujemna. Myślę, że nie warto wyciągać jakichś daleko idących wniosków z tego, co teraz obserwujemy na wykresie, ale na chwilę obecną korelacja wynosi +0,48, a to teoretycznie oznacza, że jeżeli złoto będzie rosnąć, to WIG20 powinien rosnąć, a jeżeli złoto będzie spadać, to prawdopodobnie WIG20 będzie spadać. A jeszcze raz przypominam, że jak widzicie tutaj, drodzy Państwo, na wykresie czasami jest ona dodatnia, czasami ujemna, więc nie przywiązywałbym się do tego, że rzeczywiście takie powiązanie między tymi dwoma rynkami stanie się faktem. Na co należy jeszcze zwrócić uwagę, to w tym wypadku między złotem a parą Australia do amerykańskiego dolara, ze względu na to, że australijska waluta także jest uważana za walutę surowcową. Więc jeżeli złoto rośnie, to powinniśmy także obserwować aprecjację australijskiej waluty, a jeżeli złoto zaczęłoby spadać, to spadki par, czyli deprecjacja spadek wartości australijskiej waluty powinna być widoczna. Jestem bardzo ciekawy, czy rzeczywiście tak się stanie. I na koniec taka ciekawa korelacja między zachowaniem złota amerykańskich obligacji 10-letnich i także widzimy tutaj, że generalnie jest to ujemna korelacja, natomiast na chwilę obecną jest ona coraz bliżej poziomu zera, czyli żeby ta korelacja w ogóle nie występowała, czyli myślę, że z lekkim tylko takim nastawieniem na to, że jeżeli tutaj cena złota będzie spadać, to rentowności powinny iść do góry, a jeżeli cena złota będzie rosnąć, to jest szansa na to, że rentowności amerykańskich obligacji będą spadać, ale oczywiście jak widzimy, to powiązanie nie jest na razie zbyt silne i zbyt mocno obserwowane. Jak będzie, zobaczymy. Na co jeszcze na rynku surowcowym oczywiście należy patrzeć, to zachowanie ceny ropy naftowej z powodu tego, że ropa naftowa zaczęła jednak dyskontować, że raczej nie będzie porozumienia między Arabią Saudyjską a Amerykanami w sprawie zwiększenia podaży ropy naftowej. Odbicie i ruch w okolice $100 sygnalizuje, że rynek jednak nastawia się na to i zdyskontował podczas sesji amerykańskiej, że raczej takie porozumienie nie wystąpi.
No i taka jest interpretacja rynkowa tego, co się dzieje na rynkach surowcowych. Kiedy zobaczymy, jak zachowują się amerykańskie obligacje, to wczoraj nie udało się wrócić nad poziom 3% na rentowności, czyli nie ma nowych sygnałów, cały czas raczej nastawienie na to, że amerykańskie obligacje będą dyskontowały spadek inflacyjny, jest faktem. Natomiast cały czas należy także przypomnieć, że amerykańskie obligacje są kupowane, ponieważ liczone jest właśnie to, że inflacja będzie zakręcała, a inflacja będzie zakręcała z powodu spadku ceny ropy naftowej. Ale jako że od wczoraj rynek zaczyna dyskontować, że takie porozumienie nie doprowadzi do gwałtownego wzrostu podaży ropy naftowej, czyli cena ropy naftowej znowu zbliża się do $100, więc no zobaczymy, czy rentowności amerykańskich obligacji zaczną to oczywiście także dyskontować i rentowności wrócą nad poziom 3%. Jestem bardzo ciekawy, czy tak się stanie, czy takie powiązanie między rynkami stanie się faktem, co jeszcze dodatkowo zwiększy takie nastawienie na to, że teza o tym, że cena ropy naftowej jest wskaźnikiem wyprzedzającym inflację, jest prawdziwa. A rzut oka na rynek euro-dolara pokazuje, że obroniło się wsparcie 1.0120, czyli z technicznego punktu widzenia w krótkim terminie na euro-dolarze mamy małą formację odwrócenia tendencji spadkowej na wzrostową i jest większa szansa, że w krótkim terminie euro-dolar spróbuje dalszego odbicia, co powinno oczywiście skutkować także przełożeniem na wszystkie inne klasy aktywów, szczególnie powiązane z zachowaniem amerykańskiego dolara. I myślę tu przede wszystkim o rynku złotego, do którego dojdziemy za parę minut. Zwróćcie także Państwo uwagę, jaka teraz jest zmienność i pewnego rodzaju atak popytu na ryzyko na Bitcoina. Bitcoin wczoraj zaatakował swoje ważne opory w rejonie 22 500-22 700 dolarów. To miejsce, gdzie przebiega średnia dwusesyjna na wykresie tygodniowym, więc każde naprawdę wyjście nad poziom 22 700 będzie oznaczało pewnego rodzaju renesans popytu na ryzyko na Bitcoinie i będzie to dobry zwiastun do tego, co się może dziać na indeksach giełdowych, więc naprawdę trzymajmy kciuka, będąc bykiem na giełdach, na to, żeby Bitcoin zaczął potwierdzać to, co się tam dzieje, pokonując swoje najbliższe opory. Najbliższe, ale bardzo istotne opory. Widzimy także na krótkoterminowym wykresie z X-Station, jakie te opory mają duże znaczenie i gdzie one są zlokalizowane. Więc naprawdę każde wyjście nad poziom szczególnie psychologiczny 23 tysięcy dolarów moim zdaniem będzie sygnałem, że popyt na ryzyko bardzo mocno atakuje. A sama wczorajsza sesja na giełdzie papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych przyniosła spadki. Czyżby to była forma dyskontowania braku porozumienia z Arabią Saudyjską? Jestem bardzo ciekawy, jak zareaguje na to dzisiaj Europa. I ja oczywiście, jakie będą konsekwencje wczorajszej sesji na indeksie giełdowym, na Wall Street, na indeksach giełdowych w Europie. Zobaczymy, co się dalej wydarzy. Dzisiejsza sesja w Japonii przynosi jednak lekkie wzrosty, a sesja w Hongkongu lekkie spadki, więc brak jest jakichkolwiek nowych wskazań płynących z indeksów giełdowych w Azji, więc moim zdaniem indeks DAX powinien pokazywać nam dzisiaj, jaki jest sentyment na rynku, w którym kierunku rynek zamierza się pozycjonować i wygląda na to, że poziom 13 tysięcy punktów na indeksie DAX nie został pokonany, a to oznacza także, że znaczenie tego poziomu rośnie, a w krótkim terminie buduje się konsolidacja. Natomiast wprawne oko dostrzega już, że 13 tysięcy punktów to jest miejsce, gdzie przebiega linia szyi małej, takiej krótkoterminowej formacji odwrócenia tendencji, podwójne dno, więc każde wyjście nad poziom 13 tysięcy punktów będzie oznaczał, że indeks DAX zamierza i ma, zwiększa oczywiście zdecydowanie prawdopodobieństwo ruchu w górę, a nie ruchu w dół. No i teraz dział poświęcony polskim aktywom, ponieważ mija pierwszy tydzień od raportu o inflacji Narodowego Banku Polskiego. Jesteśmy na chwilę obecną 6 punktów bazowych niżej względem poziomu odniesienia przed publikacją tego raportu, więc na razie niewiele się tutaj zmienia, ale moim zdaniem rynek z każdym dniem potwierdza, że raczej nie wierzy we wnioski płynące z tego raportu o inflacji Narodowego Banku Polskiego, czyli nie wierzy w to, że Narodowy Bank Polski w swoich prognozach uważa, że szczyt inflacji w Polsce osiągnie swoje apogeum w pierwszym kwartale przyszłego roku. Natomiast rynek zaczyna swoim zachowaniem wierzyć w to, że raczej scenariusz zakładający, że szczyt inflacji teraz na naszych oczach się tworzy w lipcu i w sierpniu, że ten scenariusz jest bardziej prawdziwy. Wydarzenia kolejnych dni będą potwierdzały jedną albo drugą hipotezę, więc trzymajmy kciuki na to, co będzie się tutaj dalej działo. Wychładzanie zmienności sygnalizuje, że rynek
będzie wkrótce gotowy na jakiś mocniejszy, dalszy impuls i wiele oczywiście będzie zależało od tego, którą ścieżkę wybiorą amerykańskie obligacje, które także wpływają bardzo intensywnie na postrzeganie rynku obligacji na całym świecie, także oczywiście na rynku polskich papierów. I jako, że eurodolar rośnie, więc rośnie także presja na umocnienie krajowej waluty. No i dzisiejsza sesja będzie oczywiście miała szansę potwierdzić znowu tą tezę, jeżeli oczywiście eurodolar utrzyma ten swój poziom 1,0120. Jeżeli się utrzymamy nad tym poziomem, to oczywiście złoty powinien się umacniać względem euro i względem amerykańskiego dolara, a względem amerykańskiego dolara widzimy, że obroniła się wczoraj miesięczna linia trendu wzrostowego, potwierdzając znaczenie wsparcia w okolicach 4,69-4,70. Myślę, że ten psychologiczny poziom 4,70 jest teraz szczególnie istotny i jest punktem odniesienia na najbliższe dni. I na koniec oczywiście warszawska giełda. Wczoraj troszeczkę naruszyliśmy poziom 1650 i myślę, że popyt na ryzyko sygnalizuje, że ma ochotę przejąć inicjatywę, ale warunek jest jeden, żeby oczywiście niemiecka giełda także spróbowała odbicia. Jeżeli tak się stanie, to myślę, że warszawska giełda także spróbuje ruszyć w okolice 1700 punktów, a jeżeli nie, to oczywiście każdy spadek poniżej 1650 będzie oznaczał, że podaż znowu atakuje i ma przewagę i ma ochotę oczywiście ruszyć w kierunku wsparć 1500, które są wskazywane przez kilka metod analizy technicznej jako takie miejsce docelowe potencjalnego spadku następnej fali spadkowej, jeżeli ona oczywiście zaczęłaby występować. Dziękuję bardzo za słuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy, lajkowania wpisów, jeżeli uważacie Państwo, że niosą one dla Was jakąś wartość. A tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji lipcowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail tutaj poniżej, a będziecie Państwo otrzymać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, nawet na Bitcoinie. Bez względu na to, czy jest hossa, bessa, inflacja, deflacja, kryzysy, krachy, czy też wszystkie inne losowe wydarzenia, które się czasem dzieją na rynku. Zapraszam, zachęcam, życzę dzisiaj pięknego, słonecznego dnia i widzimy się i słyszymy dzisiaj po południu. Pozdrawiam.